Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, Alireza Firugia, moi drodzy, no po raz trzeci z rzędu muszę tutaj jego partię przeanalizować, gdyż na drużynowych, drużynowych mistrzostwach Europy w szachach, no ten chłopak robi niesamowitą furorę, ma już 5,5 punktu na 6 partii. Brakuje mu niecałe 4 punkty rankingowe do zyskania 2800 rankingu. Niesamowita sprawa, on ma dopiero 18 lat i ja nie jestem pewny, ale czy to nie byłby przypadkiem rekord najmłodszego szachisty w historii, który przekroczyłby ten ranking. Oczywiście to nie jest jeszcze zrobione, ale to kwestia tylko chyba jednej partii, ewentualnie dwóch. Moi drodzy widzowie, no cóż mogę powiedzieć. Ten chłopak gra jak znud, aczkolwiek jak się patrzy tutaj na jego partie, to nie są może w jakimś stopniu super porywające partie, ale ważniejsze jest to, że on po prostu gryzie dechę i ciężko stwierdzić, jak go w ogóle Tutaj no, ograć do tej pory. Jak sobie tutaj świetnie radzi. Dobrze, dosyć słowem wstępu. Przejdźmy do analizy. E4, tak rozpoczął tutaj e, Alireza. C5 ze strony przeciwnika skoczek F3, E6. D4, bicie, bicie, czyli widzimy obrona sycylijska. Czarne wybierają e, wariant Tajmanowa. Skoczek na C, C6, skoczek C3 i hetman C7. Tutaj oczywiście nie boimy się takiego zagrania jak skoczek na B5, bo z reguły hetman idzie na B8. Potem odpędzamy go z tempem tego skoczka, oczywiście z B5, pionkiem A6 i ruch B5. Ten hetman z powrotem sobie może wrócić oczywiście na C7. to jest wszystko w porządku. Y, goniec subtelnie, kulturalnie na E2. Posunięcie A6 w tym momencie. I skoczek postanowił wybić na C6, na co czarne odpowiadają B na C. No i słusznie, tutaj trzeba odbić pionkiem raczej z B na C, żeby mieć w przyszłości dobre centrum. Wiadomo, zdarza się bicie też pionkiem z D, to nie jest też błąd. No ale z reguły bije się do centrum pionkami. W tym momencie. Białe grają Hetman D3. Jest to jeden z wariantów, który oczywiście występuje tutaj. Alireza jest człowiekiem, który. No. Moi drodzy, on pracuje 12 godzin dziennie nad szachami, dacie wiarę. To, yy, to, jest, bardzo, to jest bardzo wysiłkowe, bo yy, trening szachowy, tak wiem, że trochę się tutaj rozwlekam, ale trening szachowy jest. Naprawdę dużym wysiłkiem, i to nie jest takie, no powiedzmy, tutaj nie chcę porównywać różnych prac, ale no siedzenie w biurze, na przykład przy komputerze, myślę, że może być mniej męczące. Oczywiście to jest kwestia czasu, ale dobra, rozlekam się, nieistotne. W każdym razie, 12 godzin dziennie treningu to jest po prostu pracuś, moi drodzy, pracuj szachowy. No i są efekty tego. Skoczek zagrał na F6 i Hetman na G3. Widzimy takie troszkę inne podejście tutaj do sytuacji. To jest proponowana wymiana hetmanów i raczej tę wymianę trzeba zrobić z tego względu, że tutaj, jakby hetman odszedł, to ten pionek G7 byłby mocno gnębiony, no i ciężko byłoby zagrać gońcem i zrobić roszadę. No, trzeba było jakoś przeciwdziałać. Czarne wymieniają te hetmany i posunięcie D5. Ja powiem szczerze, byłbym zadowolony z gry tutaj czarnymi, jeżeli miałbym grać. To czarnymi jak najbardziej mogę te pozycje spokojnie ustawiać zawsze. No i właśnie to mnie troszeczkę dziwi, że właśnie tu po wymianach białe mają taką zwyczajną końcówkę to jest równa końcówka, moi drodzy. Tutaj się nie dzieje nic spektakularnego. Nawet bym powiedział, że jak czarne dobrze skonsolidują figury, ustawią wieżę na B8C8, to tutaj można męczyć te piony. Oczywiście to nie jest takie łatwe, plany są bo no widzimy, goniec trochę przeszkadza, no ale to jeszcze trochę ruchów trzeba wykonać. Tutaj czarne zagrały goniec b4 ze sprytną opcją oczywiście wybicia na c3 i zepsuciem struktury, ale jest goniec e5. I właśnie osoby, powiedzmy, które zaczynają swoją przygodę z szachami, często zagrywają goniec d2 albo w ogóle nie zagrywają i nie bronią tego skoczka. No ale powiedzmy, że trzeba go obronić, no to goniec d2. A tutaj goniec e5 sobie zagrywa, przyjemny ruch z pożytecznym, atak na skoczka, ale nie chodzi tutaj o zbicie tego skoczka na e6, tylko żeby... Tutaj generalnie pilnować może pionka na G7, ale głównie bronimy skoczka. Dobrze. Król E7. Roszada już w końcówce jest niepotrzebna, więc Król E7 jest jak najbardziej dobrym posunięciem. G4. No widać tutaj e, ten pionek e, z jeden z drugim na jednej linii. No muszą się próbować rozczepić wtedy jakaś jest większa siła. Ten pionek próbuje kariery na polu g5. Goniec zagrywa na b7. Posunięcie a3. Sprawę chcę tutaj białe wyjaśnić, jeśli chodzi o tego skoczka. Goniec idzie na d6 i tutaj następuje szybka wymiana i posunięcie g5 skoczek d7. No i cóż. Jesteśmy szybko w końcówce i to y, ten obrazek, moi drodzy, on jest w porządku, tutaj czarne nie mają według mnie żadnych problemów, to, że król jest w centrum, no jest, no bo długa roszada następuje, jakiś skoczek e4 niby grozi, ale to nie jest groźba jakaś potężna, bo to jest tylko jeden szach, król cieka na e7 wszystko w porządku. I właśnie zastanawiam się, jaką siłę gry trzeba mieć, żeby tutaj białymi te pozycje wygrywać. Powiem tak. Może głównie też białym chodziło o to, żeby uzyskać tutaj małą słabość, którą można by było męczyć w przyszłości. Może to jest taki główny cel białych, taki jeśli chodzi o strukturę pionków białych. Najlepsi szachiści na świecie, moi drodzy, oni przede wszystkim e, znają różne struktury pionków. Które bardzo dużo mówią o pozycji i o strategii, i to może być klucz do sukcesu w tej pozycji dla białych. Posunięcie H6 ze strony czarnych. Tutaj e, tylko pragnę nadmienić, że ruch G6 byłby błędem, e, bo ten pionek, no tutaj widać, że już stoi fantastycznie z tego względu, że przeszkadza tutaj pionkom w zagrywaniu się w zagrywaniu do przodu i e, no i jeszcze słabość się wielka zrobiła na polu h7. Dlatego też no czarne chcą te słabości się szybko pozbyć poprzez ruch h6 i to jest jak najbardziej dobre posunięcie no w końcówce. Czasami te słabości tutaj po wymianie na h6 wieże zostały wymienione, pionek wymienił. No i właśnie widać, że no te pionki są niby słabe. Są trzy wyspy pionowe u, białych, u, przepraszam, u czarnych, a dwie wyspy pionowe u białych. I może tu się białe dopatrują jakiejś, jak, jakichś niuansów, ale nie sądzę tak naprawdę, bo tutaj nic takiego widać nie grozi. Posunięcie G3. Zawsze odchodzimy sobie spokojnie, ten pionek nie będzie atakowany, a po wieża G8 również pionek e, troszkę przyblokuje linię. F5 ze strony czarnych. Wieża D4. No takie ruchy widziałem na przykład... E, w partii Michaiła Thala, więc tutaj klasyk się tutaj pojawia, ale to jest bardzo dobry ruch. Ta wieża na czwartej linii będzie mogła świetnie operować z jednej i z drugiej strony. Zdecydowanie lepsze posunięcie niż wieża H1. Skoczek zagrywa na F6 i wieża zagrywa na B4. Zobaczcie. Męczymy gońca. No, król sobie zagrywa spokojnie na C7. Z reguły tutaj jakby goniec zagrał na C6, no to wieża musiałaby pilnować pionka, który jest atakowany przez gońca. Pewnie to jest takie... Małe y, nadgryzienie przeciwnika. Go, y, Król zagrał na C7. Wieża na H4, wieża H8, no bronić się trzeba. Taka minimalna pozycja, lepiej oceniano przez silnik, ale to naprawdę nie ma tutaj w tym momencie żadnego znaczenia. Posunięcie F3, aby nie wpuścić tutaj na pewno skoczka, nieco wyczekujący ruch. Posunięcie E5, no i te pionki wyglądają nieco imponująco, bym powiedział. One w pewnym momencie mogą zacząć maszerować dosyć groźnie i trzeba na nie bardzo uważać, no ale są figury które jeszcze blokują, jest jeden pionek, więc to nie jest też takie. Proste. Skoczek zagrał na A4. No skoczek sobie zmierza po, powiedzmy na C5. Ma tu jakieś opcje ataku z gońca i pionka. Jakieś tutaj rzeczy się dzieją. Z E6 może sobie ruszyć na G7, pionka na F5. Pewnie tutaj masa kombinacji obliczeniowej w głowach tych arcymistrzów. Posunięcie A5 ze strony czarnych. Skoczek C5, goniec C6. I posunięcie, które mi się bardzo podoba choć jest tutaj oceniane już silnik ocenia to jako no, równą ale to już mniejsza większa mniejsza większość jeśli chodzi o silniki moi drodzy, ruch taki powiedzmy strategiczny, posunięcie F4 bardzo mi się ten ruch podoba i myślę, że większość szachistów którzy troszeczkę ogarniają strategię szachową zagrałoby to posunięcie, logika podpowiada dlaczego e, otóż, pionki stają na czarnych polach, a gońce są białopolowe i teraz po przepchaniu pionka a tak też nastąpiło, skoczek zagrywa na B3. Ten skoczek zmierza na pole D4, aby przyblokować trochę te piony, i goniec świetnie też blokuje pionka. Tutaj będzie atak na pionka. No i tak naprawdę e, widzimy, że właśnie o właśnie po Król B6, skoczek zagrywa na D4, jest atak, goniec musi zagrać na D7. No i tutaj białe można by było powiedzieć, mają taką dosyć prostą grę. Tak mi się wydaje, król E3, król D2, król E3, król F2. No ale nie do końca tak jest, to nie jest takie proste. To tylko jest ładny obrazek, a kwestia, jak to dalej wykonywać, no to jest trudniejsze. Moi drodzy widzowie, teraz Alireza zagrywa posunięcie goniec chapić. No i taki ruch troszeczkę wypuszczający tutaj przewagę leciutką. Dlaczego? Otóż czarne powinny zbić tutaj gońca żeby próbować myśleć troszeczkę o remisie. Dlaczego to bicie jest dobre? Tak nie poszło, ale jakby to poszło, to po tym zagraniu może się czarne obawiały, że tu tracą pionka. Tylko, że aktywnie gra sobie król na C5, no i skoczek jest zmuszony do zbicia na F5, nie ma innego wyjścia. Tutaj należałoby to wybić i wieża G8. I powiem szczerze, ta pozycja byłaby dla czarnych bardzo, bardzo komfortowa. Z prostego, z prostego powodu. Król jest bardziej aktywny w centrum i wieża za chwilę zbija pionka. Chodzi głównie o, ten, o tego pionka E4, który jest tutaj bardzo, bardzo groźny. Mimo przewagi pionka ze strony białych w tym momencie, no to czarne tutaj miałyby szansę, no na pewno by nie przegrały. I właśnie się troszkę dziwię, że arcymiści tej klasy 2600, no nie zbił tutaj tego gońca. Nie wiem dlaczego. Zagrał od razu wieża G8, co, na co się tutaj natknął na ruch goniec F7. I teraz problem polega na tym, że nie można zbić tutaj pionka na G3, bo jest wieża na H6 i chyba ginie skoczek na F6. Także tutaj takie opcje istnieją. Oczywiście król może tam zagrać na C5 też, prawda? Ale to zawsze nastąpi szach na B3 na przykład. Więc figura byłaby więcej. No po tym ruchu wieża zagrała na G7, goniec na E6. Goniec zbił na E6. Wszystko by było pięknie i cacy, gdyby skoczek zbił tego końca. Ale nic z tych rzeczy. Wieża H6, moi drodzy. Ruch trącony. Jedna z tych figur i tak e, zostanie zbita, więc się, się to wszystko wyrówna. No i trzeba tracić tempo czarnymi na odejście. Dzięki czemu ten pionek G3 jeszcze nie został zbity. Wieża zbiła na F6, król C5. No i teraz widzimy. Pozycja byłaby podobna, jakby wcześniej, czarne zbiły tutaj tego gońca na H5. Moi drodzy, skoczek dał szacha na B3 i Król C4. I tu jest strata piona. Tak nastąpiło i zaraz do tego dojdziemy. Sprawdźmy jednak. Co by było jakby król z tego pionka próbował bronić, to tutaj możemy napotkać na takie posunięcie A4. I wezmę tylko pod uwagę, co się stanie po biciu, no bo każdy inny, każde inne odejście będzie tą samą kontynuacją co w partii. Jeżeli król by zbił na A4, bardzo niebezpieczna pułapka tu się szykuje pod tytułem wieża B6 i grozi mat na C5 skoczkiem. Mogłoby tutaj jeszcze nastąpić mogłaby jeszcze nastąpić oczywiście obrona po goniec b5, skoczek mógłby zagrać na d4, aby tego gońca spróbować zbić goniec d7 z obroną pionka przy okazji i skoczek na e2 z groźbą znowu mata na polu c3 na przykład, tutaj inne ruchy, które wygrywają, to jest też ruch wieża b3, który ładnie broni pionka i myślę, że po tym ruchu tutaj ciężko by było grać czarnymi, no ale powiedzmy tak patrząc praktycznie, że skoczek chce dać mata, no to tutaj d4 mogłoby. Mogłoby nastąpić po wybiciu, wieża by mogła zbić z powrotem skoczek E2, wieża powiedzmy H3. I bardzo ważny ruch: znaczy tutaj można zagrać skoczkiem od razu na C3, wieża by wybiła, i to też by była wygrana białych. Tylko nieco może trochę trudniejsza, aczkolwiek też prosta. A tutaj dokładne zagranie król D2 pozwalające zagrać skoczkiem i odbicie królem, żeby nie psuć sobie struktury pionów B2, C2. I po wieża H2 król E3 mógłby zagrać po szachu, król D4, i tutaj widzimy skoczek już spokojnie wędruje na pole C3, ale tak nie było. Król zagrał od razu na C4, skoczek na A5 wziął Piona za Afriko, tutaj król D4, wieża D6, wyjaśnia tutaj pozycję gońca, ten goniec zagrywa na B5 i wieża na B6 z powrotem, i teraz goniec zagrał na E8, moi drodzy. No i to niestety był błąd czarnych w tej końcówce. Tu przede wszystkim ten goniec by stał świetnie na polu F1. Tu już jest wtedy potężna groźba pod tytułem bicia, na przykład. Tutaj pionka, oczywiście, i przepchanie pionka E3-E2 byłoby nieciekawe. To znaczy, tak, białe nie mają przegranej, bo to by była pozycja remisowa. No ale widzimy, że czarne w tej partii miały dużo szans, żeby nie przegrać. No i widzimy, że tak się nie dzieje, ale to nie jest jeszcze takie proste. Król zagrywa na D2. I teraz zobaczcie, moi drodzy, jakie pułapki tutaj czekają na czarne. Otóż, zbić na e, G3 nie wolno, bo jest skoczek na B3 i trzeba by było oddać jakość. E, no bo tutaj e, po król na C4 jest mat na B4 wieżą. No i w tej sytuacji e, tak naprawdę nie, nie można zbić pionka. Nastąpił szach. E, na E3, król zagrał na E1, no i dalej nie można zbić pionka moi drodzy na G3, bo tu jest znowu szach na B3. To troszkę spróbujmy sobie wyobrazić. A po e, król, powiedzmy na E4, jest wieża tutaj na E6, wisi goniec. No i tutaj robi się bardzo, bardzo niebezpiecznie. Król zagrał teraz na E4, wieża dała szacha, i król na F3. Dzięki temu. Czarne zachowują gońca, no bo zbicie gońca wiąże się z przegraną białych bo wieża H7. I nie ma się za bardzo jak bronić przed matem. Należałoby oddać tutaj wieżę. No co się wiąże z kapitulacją, mimo wszystko. No cóż, w tej sytuacji, po król F3, bardzo ładne posunięcie. Jedyne skoczek B3, które ratuje sytuację, i po skoczku D4, ten król będzie musiał stąd po prostu uciekać. Mój drodzy, w partii goniec zagrał na G6. No cóż, mogę powiedzieć. Ciężko już wykonać czarnymi, jakiekolwiek dobre posunięcia. Skoczek dał szacha. Po wybiciu na G3, bardzo ładnie wieża zbiła pionka. Bo tutaj już jest forsowny wariant. Król wybił pionka i Król F2. Te figury zachowały się tutaj już bardzo ładnie i nie wiadomo jak grać. No tutaj goniec zagrał na F7. No widzimy, że grożą widełki, więc z tego tytułu też ta figura ruszyła na F7. Skoczek dał szacha. Król G5, wieża G3, Król F6. Wymieniono wieżę na G7 i król zagrał na E3. W tym momencie czarne poddały partię. Może niektórych to dziwić, ale y, to jest totalnie wygra na białych. Już tłumaczę dlaczego. Plan by był taki: na przykład, jakby król poszedł do środka, to na F6, to król zagrywa. Najmocniej, przepraszam. E Tutaj król zagrywa na F4 i po goniec na przykład E8 skoczek zagrywa na D4. To jest piękna blokada tych pionków i po na przykład goniec D7 gramy sobie B3. A4 i tam sobie zasuwamy tym pionkiem do pola przemiany, i te pionki są po prostu na straconej pozycji. Moi drodzy widzowie, no cóż, kibicujemy Alirezie Firuji, przynajmniej ja kibicuję. No pff, Młody chłopak, niech się rozwija. Im więcej konkurencji, tym myślę, że lepiej dla szachów. Dzięki serdecznie za uwagę, pozdrawiam. Cześć.